3 maja startuje pierwszy śląski maraton. Jego motto to twój bieg, twoje zwycięstwo. Proszę mi powiedzieć, jak pan rozumie ten właśnie claim? No, bieganie jest częścią mojego treningu. Praktycznie całe lato i w zimie trenujemy w ten sposób, dlatego bardzo zachęcam. Jest to naprawdę dla zdrowia. Jeżeli mnie to przynosi efekty, myślę, że wszystkim, którzy zdecydują się na bieganie, również to przyniesie wiele radości i na pewno wiele zdrowia. Jest pan związany ze Śląskiem, chociażby przez to, że studiuje pan na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Proszę powiedzieć, czy jest to dobry pomysł, aby tego typu inicjatywa, czyli organizacja maratonu na Śląsku, czy jest to dobry pomysł? Myślę, że jak najbardziej. Wszystko, co prowadzi dla zdrowego trybu życia, jest jak najbardziej na plus, dlatego no, takie imprezy, maratony, to co po prostu może pomóc ludziom, aby utrzymywać w sobie zdrowego ducha, aby poprawiać zdrowie, jest na pewno bardzo pozytywne i ja dwoma rękami to popieram. Jak możemy zachęcić potencjalnych maratończyków do tego, żeby uczestniczyli w biegu, pierwszym śląskim biegu maratońskim? No ja mogę dać gwarancję tego, że po naprawdę po ukończeniu takiego biegu każdy z nich będzie zwycięzcą, każdy będzie miał ogromną satysfakcję, że pokonał ten dystans i naprawdę jest to wielka sprawa. Bardzo dziękuję.